No, wydaje się być już niby ładnie, błyszczy się, ale kto wie, ten widzi, że o, mamy tutaj same takie małe porki i one są praktycznie wszędzie. O, teraz ładnie widać. I w tych porach jest rdza. I jeżeli my to tak zamalujemy, no to 99%, że po zimie by nawet mogło wyjść. Dlatego ja to zaklejam teraz taśmą taką czarną. To jest jakaś tesa. No tam w miarę jest dobre. I teraz tak. Ja to chcę, tu mam dwie warstwy, w sumie trzy dane, nawet i cztery. Tutaj już zostaje, bo tu było ładnie. To najprawdopodobniej się odbiło, jak ktoś miał pierścionek, otwierał i to zahaczył. I poszło po całości. I tak tutaj, tutaj. I też od środka trzeba to machnąć. Tu widać nawet. Tu zameczek sobie odkręciłem, ten też, wszystko przywieszone na trytach, nie na przewodach. Zameczek, żeby mi się nie zamknęła klapa i nie musiał potem sudować. A lampka zaraz sama zgaśnie. I tak, ja to muszę teraz wypiaskować, czyli trzeba to całe ładnie dookoła obkleić, żeby czasami nic się nie zepsuło. Jak ja to chcę piaskować? Mam taki samorobny pistolet i na niego sobie po prostu wężyk, mam nadzieję, że założę. I będę tak blisko tutaj przykładał i mogę śmiało sobie precyzyjnie tym wypsikać. Tutaj również wypadałoby tutaj to zamknąć jakąś folią. Tutaj też by jakiegoś papieru przydałoby się napchać, żeby czasami nic do środka nie powpadało. Zamek folię zawinąć, żeby też piasku nie dostał. I wtedy to wypiaskować. Na to podkład epoksydowy. Farba powinna już trzymać na lata. A ja teraz idę po jakieś szmatki. Tutaj folię, żeby to ładnie zakryć. Piasek do piaskowania wysuszony, jeszcze ciepły. Także teraz przez sitko i będzie do piaskowania. Piasek dwa razy przez sitko dawałem, żeby takie mniejsze kamyczki też wyszły. Teraz tu w sobie mam już taki o ładny, mały piasek drobny, który każdy por już powinien nam elegancko wybić z niego rdzę. I teraz chyba widać, o, wżerki są, ale nigdzie nie ma grama rdzy. Od środka też chyba już nic nie zostało, najmniejszej rdzy w środku. I to jest, mi się zdaje, chyba najlepsza metoda. No wiadomo, jeszcze są też kiełkowania, ale ja tam tak robiłem i jest dobrze. Jedyny minus tego przedsięwzięcia, o, że tu mamy piasek, tu i całe auto jest w sumie w piasku. Ale teraz to weźmiemy dmuchawką, no i my też jesteśmy cali w piasku. Ja ubrałem sobie bluzę, tył do przodu. Wtedy ona nas ładnie tutaj całego ochrania. Bo tak to się tym piaskiem cały czas dostaje. Fajnie było mieć taki skafander jakby. Zamki wszystko zabezpieczyłem szybciej, bo jak to by piasku dostało, to pewnie by już można było też wymieniać. No i tutaj w środku też na pewno nam się jakiś piasek wsypał, więc ja to muszę jakoś teraz ładnie wydmuchać. Może było to być wcześniej w sumie zabezpieczone, ale będzie też dobrze. No, także ja mam nadzieję, że to już będzie trzymać tam elegancko, a ja teraz muszę go wydmuchać. Podkłady mamy już zalane, nawet tu wyszło ładnie. Od środka również dwie warstwy dałem, takie dosyć grubsze, nigdzie nie spłynęło, więc fajnie. Oczywiście za dużo umieszałem i ja sobie tutaj, o, jak takie coś robię, to na beczce, bo nie wiem, jak to będzie psikać z tamtym lakierem końcowym. I tu sobie na beczce popsikałem, na tym sobie ustawię pistolet ładnie, bo na gotowo sobie maźniemy i tyle. Na razie obkleiłem to, ale no, farba nam już elegancko wyschła. Także teraz zaklejamy to i im bardziej się przyłożymy, tym mniej będzie widać, że tutaj coś było robione. Bo trzeba ładnie te wszystkie krawędzie wygładzić. No i mamy to tutaj jakby zagładzone te schody.
I po to właśnie ja dałem troszeczkę na ten lakier zmatowany, żeby mieć właśnie gdzie o sobie tutaj widać takie gładkie przejście zrobić. Teraz ja to troszeczkę dalej sobie zakleję, żeby już na to nie pruszyć po prostu, na to fabryczne, a tutaj żeby się zalało, żeby nie było tego odcięcia. Także próbujemy, może się uda zrobić ładnie. Powinno być. No, tak to wygląda już na gotowo. Ogółem tragedii nie ma. Najgorzej, że tutaj o, za mocno spolerowałem i przeszło na tutaj do podkładu minimalnie, ale ogółem tragedii nie ma. Wiadomo, lekki dołek tu jest, bo początkowo to miało być tak dookoła, a to wyszło już potem i no wyszło jak wyszło. Ogółem krzywdy nie ma. Lakier też tam nawet jest jakoś dobrany. Leciutko się spoleruje. Lakier też nawet nie jest jakoś tam tragicznie dobrany. Lekko się przybrudzi i będzie gotowe. W tym znaczku mamy tutaj taki dyngiel jeden z drugiej strony. Trzeba włożyć, przekręcić i dopiero wtedy śrubki. One się zaczepiają tutaj o. I tam jest też. Takie coś tam jest. Tak to wygląda i swoją drogą jakby nam się tutaj zamach coś zepsuł, elektryka, czy nawet by się rozładował, to żeby otworzyć bagażnik, to trzeba by złożyć siedzenia. Wtedy tu się dostaniemy. Wyjmujemy. Tutaj mamy tą przykrywkę. Tu. I tutaj o. I nam się zameczek otwiera. W sumie warto sobie sprawdzić to teraz, czy to działa, żeby potem nie mieć niespodzianek, ale o. Wszystko pięknie działa, także jest dobrze. Jak jest troszkę brudne, to chyba nie ma nawet najmniejszego śladu. A jak to przetrzymałem, bo jakiś miesiąc czasu nam minął, to widać jedynie tutaj, o, gdzie ja to sobie tak, no minimalny zarys tego jest. Ale najważniejsze, żeby tutaj po zimie rdza nam nie wyszła, bo póki co to jej tutaj nie ma nigdzie.